Chciałbym zaprosić Was dzisiaj do pewnej przygody, podróży, wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy gdzieś na dalekim północnym wschodzie, gdzie dociera kolej transsyberyjska i tam spędziliśmy całe swoje dotychczasowe życie. Twoje nazwisko kończy się na ski, co jest śladem, że jesteś potomkiem polskich zesłańców z ubiegłego wieku. I tam wiodłaś swoje dotychczasowe życie, ale oto na skutek pewnych okoliczności masz wybrać się do ojczyzny swoich przodków, do Polski. Wsiadasz w transsyberyjską kolej i pewnego pięknego dnia wysiadasz w Polsce na dworcu w Krakowie, gdzie mieszka twoja dalsza rodzina. Idziesz ulicami Krakowa i rzecz dla ciebie zupełnie nowa. Wszędzie, gdzie się obejrzysz, kościoły. Czasem kilka przy jednej ulicy. Zjawisko dla ciebie nowe, bo wychowałeś się w duchu komunizmu. A teraz wszędzie krzyże. Ciągnie ciebie, żeby wejść do środka, do jednego z kościołów i coś lepiej poznać, o co w tym wszystkim chodzi. Lubisz docierać do istoty zjawisk. Wszędzie krzyże. Ale o co chodzi? Postanawiasz zgłębić istotę. Wchodzisz do jednego z kościołów, coś tam się na froncie dzieje, jakiś chłopak trzyma w ręku kadzielnicę, człowiek ubrany w szaty pod kolor fioletu bierze tą kadzielnicę i potrząsa nią w różne strony, rozlega się dźwięk dzwoneczków. O co chodzi? Gdy spotykasz się w Krakowie z członkami swojej rodziny, postanawiasz zapytać, żeby powiedzieli ci, o co chodzi. A mówią, że to taka kultura, tradycja, że trzeba mieć jakąś tradycję, ale jeśli chodzi o wpływ na życie, to wolą jogę. Masz jeszcze jeden adres do odwiedzenia. Pewnego człowieka, który był kiedyś na Syberii, poznaliście się, jest podróżnikiem, geografem. Powiedział, że gdybyś kiedyś trafił do Krakowa, to on serdecznie zaprasza, więc postanawiasz skorzystać z zaproszenia. Ten podróżnik, geograf, ma na imię Andrzej i mieszka z rodziną w Krakowie. Odnajdujesz jego adres, dzwonisz na domofon i wkrótce siedzicie w salonie. Mówisz: Andrzeju, o co chodzi z tymi krzyżami? Nikt mi nie umie wyjaśnić. Na to Andrzej: no słuchaj, za chwilę rozpoczyna się prezentacja, przekaz online z Bielska Białej. Tam lubią dociekać istoty. To może najpierw posłuchajmy tej prezentacji. I tak się składa, że chodzi właśnie o naszą prezentację tutaj w tej chwili, więc przechodzimy na tą stronę ekranu. My tutaj w naszym Park Audytorium w Bielsku właśnie dzisiaj będziemy mówili o istocie pewnych popularnych rzeczy, konkretnie krzyży, o krzyżach i o tym, co się za nimi kryje, może w odróżnieniu od jogi. Dzisiaj dalszy ciąg wędrówki przez temat drogowskaz życia, a dzisiejszym drogowskazem będzie: pytaj o istotę albo podróż do istoty. Będziemy zgłębiali kolejny odcinek Listu do Rzymian. Jesteśmy cały czas w pierwszym rozdziale. Przeczytajmy dzisiejszy odcinek. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. O co chodzi z tymi krzyżami? Oto jeden z nich, tak, tam wisi. Jakie niosą przesłanie? Jaki jest znak McDonalda na wysokim
maszcie, to wiadomo, jakie przesłanie niesie. Tak? Jest jakieś menu, a krzyż, jakie niesie przesłanie. Też jest wystawiony bardzo często wysoko. Jaka wiadomość za tym stoi? Co tam można dostać? Tu w naszym fragmencie jest napisane, ktoś to napisał, Paweł apostoł, nie wstydzę się Ewangelii. Ewangelia to słowo oznacza dobrą wiadomość, radosną wiadomość. Nie wstydzę się wiadomości, która według mnie jest warta przekazywania. A więc jest pewna wiadomość. Ale dlaczego autor pisze, że się jej nie wstydzi? Bo bywa, że niektórzy się wstydzą jej przekazywania, ponieważ jest to wiadomość, właśnie, czasami jest obśmiewana, mocno oprotestowywana, wywołuje czasami oburzenie, chociaż mówi o najbardziej upragnionej rzeczy, jaką można by wymyślić, jaką jest zbawienie. A więc rozwiązanie najtrudniejszego, jakby nie było, dylematu, problemu egzystencjalnego, którym jest przemijanie. Joga poprawia samopoczucie, ale nie poprawi go w konfrontacji z przemijaniem, z odejściem tego świata w godzinę śmierci naszej. Tam się wtedy nie przyda. Ta wiadomość natomiast, Ewangelia, prowadzi do czegoś najbardziej upragnionego, do wieczności z Bogiem. I o tej wiadomości też jest powiedziane tutaj, że kiedy ją przekazujemy, to co się dzieje, wers 16, jest mocą Bożą ku zbawieniu. Dzieje się coś nadprzyrodzonego, Bóg się angażuje. Można tego doświadczyć. Bóg angażuje swoją moc. Działa w sercach ludzi, doprowadza tych, którzy na to pozwolą, do zbawienia. Jednocześnie jest wiadomością, która wzbudza najwyższe emocje, potrafi wywołać największy sprzeciw, jeszcze większy niż następne w kolejce wiadomości wzbudzające największe emocje, takie jak PiS czy nie PiS, COVID czy nie COVID, szczepić się czy nie szczepić. Ta wiadomość wzbudza bez porównania większe emocje. To właśnie z tą wiadomością ludzie połączyli najwięcej chyba negatywnych stereotypów, które powodują, że ogłaszający tą Ewangelię często spotyka się z odrzuceniem, z pogardą, wrogością. Te stereotypy to na przykład, że tu chodzi o pieniądze, że to religijne maniactwo, że ktoś właśnie ulega szaleństwu, jest religijnym fanatykiem, no i tak dalej, że to pranie mózgu, najlepiej brać nogi za pas i uciekać. Opowiedzenie się za tą wiadomością potrafi wzbudzić w członkach rodziny największe przerażenie, większe niż to, że ktoś leży pijany w rowie albo okazał się największym oszustem, to już nawet lepsze niż opowiedzieć się po stronie Ewangelii. Taka wiadomość. Także emocje typu PiS, nie PiS, czy szczepić się, nie szczepić, pozostają daleko w tyle, nie mają szans się zbliżyć w wzbudzaniu emocji. No bo sprawa dotyczy czegoś bez porównania ważniejszego i też trudniejszego do zaakceptowania niż to, kto wygra wybory, czy umrę na COVID, czy na coś innego. Bo tutaj dzieje się coś, co dotyczy całej wieczności. Wieczność zawsze jest cała, tak? Właśnie dotyczy zbawienia. A więc tego, gdzie człowiek będzie spędzał wieczność. Że może spędzać ją w zupełnie innym miejscu przeznaczenia niż
to, do którego aktualnie zmierzę, że to może się zmienić. Mówiąc krótko, piekło i nieba, i niebo. Największa i najważniejsza sprawa, jaka może dotyczyć człowieka, miejsce wiecznego przeznaczenia. Czy będę wieczność spędzał z dala od Boga, czy z Bogiem? Gdy na to bliżej spojrzeć, czy może być coś ważniejszego? Nic więc dziwnego, że właśnie ta sprawa wzbudza największe emocje. Ta, która właśnie stoi za tym symbolem krzyża. To, jakie masz poglądy tam polityczne, PiS, nie PiS, czy szczepić, czy nie szczepić, może spowodować jakieś rozdarcie w gronie przyjaciół czy w rodzinie, ale raczej nie pozbawia ciebie człowieczeństwa w oczach innych ludzi. A ten temat, co ciekawe, potrafi to uczynić. Także gdy opierasz się na Ewangelii i opowiadasz się po jej stronie, może się zdarzyć, że ludzie odmówią ci prawa do bycia istotą ludzką. Pozbawią człowieczeństwa. Tak wielokrotnie bywało w historii i tak bywa nie tak daleko od nas, w niektórych częściach świata. Gdyby tylko można było dzisiaj zrobić to, co za czasów bezkarnych rzymskich cesarzy, otworzyć arenę z dzikimi zwierzętami i wrzucić na nią opowiadających się za Chrystusem. A mimo to znajdują się ludzie, którzy nie wahają się tą wiadomość rozgłaszać, również tam, gdzie grozi za to kara śmierci, a takie miejsca na ziemi nie są aż tak daleko od nas. I są ludzie, którzy nie wahają się to robić, bo rozumieją, o co chodzi. I chcieliby, by inni też poznali Chrystusa, by zmieniło się ich miejsce wiecznego przeznaczenia. W tym momencie Andrzej, bo my cały czas w naszej wyobraźni jesteśmy w tej podróży do Polski i siedzimy tam w salonie w Krakowie, tam po drugiej stronie ekranu. Andrzej wrzuca pauzę w oglądaniu naszej prezentacji i pyta ciebie, to co, już wiesz, o co chodzi z tymi krzyżami? A ty odpowiadasz, no wiem już, że sprawa jest najwyższej wagi, ale nadal nie wiem, o co chodzi. Dlaczego krzyż? Co się za nim kryje? Jaka istota? Okej, no to może oglądajmy dalej. Jest tutaj w naszym fragmencie ciekawe zdanie, w wersie 17, które mówi: w niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Sprawiedliwość Boża, czyli właściwy sposób oceny, sprawiedliwa ocena. Sprawiedliwość Boża, czyli to, jak Bóg ocenia, co uznaje za słuszne, a co nie. Okazuje się, że Bóg przykłada do wszystkiego, co dzieje się w życiu człowieka, pewną miarę i ta miara, jak czytamy w wersie 17, to od wiary do wiary. Od wiary wychodzi, ku wierze prowadzi. To oznacza, że cokolwiek byś robił i myślał, że robisz to właściwie, że to jest dobre, co robisz, to Bóg przykłada do tego swoją miarę i ta miara jest właśnie taka. Czy to coś jest od wiary do wiary? Właściwe, dobre i słuszne jest to, co zmierza od wiary do wiary. Oczywiście to nam jeszcze w niczym nie pomogło. Co się za tym kryje? Co to znaczy od wiary do wiary? Gdy się temu bliżej przyjrzymy, to zobaczymy, że autor naprowadza nas na odpowiedź, bo pisze, jak jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a więc odsyła nas do czegoś, co gdzieś tam jest napisane w innej części Bożego Słowa.
I okazuje się, że te słowa sprawiedliwy z wiary żyć będzie pochodzą z pewnej księgi w Starym Testamencie, konkretnie z księgi Habakuka, 2 rozdział. Przeczytajmy je tam właśnie, w księdze Habakuka w 2 rozdziale. Czytamy tam, to Bóg mówi pewne słowa do tego proroka, do Habakuka i mówi: oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Tutaj Bóg mówi do tamtego człowieka bardzo ciekawą rzecz. Mówi o duchu człowieka, inaczej mówiąc o sercu, czyli siedlisku najgłębszych pragnień i motywów. Duch, czyli ta część nas, która właśnie jest tym najgłębszym siedliskiem naszych pragnień i motywów. I Bóg mówi, że zginie ten, kogo duch jest nieprawy. Zginie, to znaczy nie będzie zbawiony. Ten, który jest nieprawy, czyli lekceważy Boga. To jest jakby najprostsze wytłumaczenie słowa nieprawość. To jest lekceważenie Boga. Bóg mówi więc do Habakuka, że zginie człowiek, nie będzie zbawiony, kto ma nieprawego ducha. Chcąc zrozumieć istotę, potrzebujemy poznać to, kim był Habakuk i jaki miał problem. Właśnie skoro jesteśmy już w tej księdze Habakuka, popatrzmy na inne słowa z 1 rozdziału, z 3 wersu. To z kolei Habakuk mówi coś do Boga i mówi: czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło, spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają właśnie. Co Habakuk myślał o sobie samym? Uważał się siebie za bardzo porządnego człowieka pod względem etyczno-moralnym. Co do etyczno-moralnego zachowania, co do przykazań, był bardzo porządnym człowiekiem i bardzo bolało go to, że wokół niego ludzie postępują nieetycznie i niemoralnie. I miał nawet pretensje do Boga, że on nie reaguje, że patrzy bezczynnie na zło, jakie inni ludzie czynią i mówi: czemu mi każesz patrzeć na tą nieprawość? Myślał o sobie, że jest w porządku. Co mu Bóg na to odpowiedział? To jest właśnie ten nasz kluczowy wers. Jeszcze raz na niego popatrzmy. Oto Bóg mówi: oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. A Habakuk myślał, że zbawiony jest ten człowiek, kto jest w porządku w sferze etyczno-moralnej. Bóg pokazuje mu, że zginie ten, kto jest ducha nieprawego. Bóg nie patrzy powierzchownie, patrzy na serce człowieka, na jego najgłębsze motywy. Taki właśnie problem miał Habakuk. Był w porządku w sensie etyczno-moralnym, ale w swoim sercu, w swoim duchu nie był poddany Bogu. Ten sposób myślenia Habakuka o sobie jest bardzo popularny, powszechny. Wielu ludzi myśli: dlaczego Bóg miałby mnie potępić? Przecież jestem porządnym człowiekiem, przestrzegam przykazań. Co Bóg na to odpowiada? Człowieku, ty nic nie rozumiesz. Myślisz, że jesteś w porządku, bo żyjesz moralnie i etycznie, lepiej niż ludzie wokół ciebie, ale ja się nie zatrzymuję na czynach człowieka, patrzę głębiej do twojego ducha, a twój duch jest nieprawy. Jest w stanie buntu i lekceważenia Boga. Jest to często głęboko schowane za porządnym postępowaniem. I taki jest stan wyjściowy każdego człowieka. I ty nie jesteś wyjątkiem. Masz problem, bo zginie ten, kto ma ducha nieprawego, a to właśnie dotyczy ciebie.
Jeżeli to się nie zmieni, zginiesz. Będziesz spędzał wieczność z dala ode mnie. Zostaniesz potępiony. Bardzo ostra prawda może nawet kogoś oburzyć. Bycie dobrym człowiekiem, porządnym, pod względem etyczno-moralnym, nie mówi całej prawdy o człowieku. Ta prawda jest taka, że duch człowieka nie jest poddany Bogu. Duch jest w stanie buntu. I jest to stan wyjściowy każdego człowieka. Nie istnieje człowiek, który nie podlegałby temu problemowi. Ta prawda bywa bardzo rażąca dla kogoś, kto myśli o sobie, że jest w porządku i może wywołać takie reakcje, z jakimi spotkał się Jezus, gdy tą prawdę przedstawiał. Ludzie słysząc to, bywało, że chwytali za kamienie i chcieli go zabić. Ci, którzy byli najbardziej porządnymi ludźmi pod względem etyczno-moralnym, gdy dotarło do nich, co Jezus mówi, że w swoich sercach są przeciwnikami Boga, nie wytrzymywali nerwowo, chwytali za kamienie i chcieli go zabić. Takie reakcje potrafi wzbudzić w ludziach Ewangelia. Ujawnia to, co siedzi w głębi człowieka. O co więc chodzi w tych słowach od wiary do wiary? Człowiek musi przejść od wiary do wiary, żeby być zbawiony. Od wiary początkowej, dotyczącej rzeczy powierzchownych, etyki, doktryny. Gdy człowiek jeszcze myśli, że Bogu chodzi o religijność, o jakieś obrzędy, poglądy, odpowiednie zachowania, do wiary, która prowadzi do poddania Bogu swojego ducha. Najpierw człowiek, każdy człowiek potrzebuje to zobaczyć, że jego duch jest nieprawy. Nie można obejść tego odkrycia. A potem potrzebny jest przełom. Zamiast oburzać się na tą wiadomość, człowiek potrzebuje poddać Bogu swojego ducha, swoje serce. Towarzyszy temu ogromne napięcie, bo to nie jest błaha sprawa poddać Bogu swoje ja. Myśl o tym wywołuje najpierw sprzeciw, wewnętrzną walkę, obrazuje to właśnie to chwytanie za kamienie, gdy Jezus to ludziom uświadamiał. Dlatego Boże Słowo mówi o nawróceniu. Potrzebny jest radykalny przełom, poddanie Chrystusowi swojego ja, oczywiście wynikające z zaufania, że warto. Poddanie Bogu swojego ducha. I to jest istota, która kryje się za znakiem krzyża. Krzyż obrazuje, o jakie poddanie Bogu chodzi. O stopień tego poddania. To jest tak. Chodzi o takie poddanie, jakbyś szedł na własne ukrzyżowanie. O czym myśli skazaniec niosący swój krzyż, na którym go zaraz powieszą? Jakie ma plany na przyszłość? Jakie namiętności go cieszą, że się im zaraz odda? Skoro za chwilę zostanie powieszony na tym krzyżu, który niesie, jego życie dla samego siebie, dla swoich zamierzeń, dla swoich namiętności się skończyło. Krzyż pokazuje stopień, w jakim potrzebujemy oddać siebie Bogu, byśmy byli zbawieni. Popatrzmy w inne miejsce Biblii, list do Galatów 5. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Ktoś powie, że ma jakieś poglądy na temat moralności. Dobrze, ale teraz trzeba ukrzyżować siebie dla tych poglądów.
i poddać się pod to, co Bóg uznaje. Te poglądy już nie będą potrzebne, bo człowiek umarł dla swoich namiętności i pożądań. Ale zanim to nastąpi, ten przełom, taka decyzja, będzie w człowieku toczyła się oczywiście walka. Jak to mam oddać Bogu coś, co jest może i sensem mojego życia? Jak sobie poradzę z tą pustką, która powstanie, gdy moje namiętności, pożądania, to wszystko, co było dla mnie, co kochałem, kochałam, to będzie taka dziura w mojej duszy. Ale Bóg mówi, że dysponuje mocą ku zbawieniu. On zaspokoi pustkę, nauczy ją zaspokajać Jego osobą. Dlatego jednak warto poddać Bogu swojego ducha, całego siebie, jakby ukrzyżować, odwrócić się od nieprawości czy lekceważenia, tego, że wiemy lepiej, że mamy jakieś poglądy i one są ważniejsze niż cokolwiek innego. Krzyż, symbol krzyża, pokazuje stopień, w jakim potrzebujemy to zrobić. Potrzebujemy dla tego wszystkiego umrzeć, byśmy mogli żyć dla Boga. A gra idzie o najwyższą stawkę, bo Bóg wpuści do wieczności z Nim tylko tych, którzy naprawdę poddali Mu swojego ducha. Bóg nie zrobi sobie takiego problemu w niebie, że wpuści tam coś innego. Wieczność z Nim jest tylko dla tych, którzy poddali Mu swojego ducha. Uznali Jego panowanie w głębi serca, a dla swojego starego życia po prostu umarli. I to właśnie stoi za znakiem krzyża. Krzyż symbolizuje śmierć człowieka dla samego siebie, dla swoich namiętności i pożądliwości, jakie by nie były, i powstanie do nowego życia w swoim duchu dla Chrystusa. Właśnie o tym mówi ta dobra wiadomość o Jezusie Chrystusie, Ewangelia. Jaka więc atmosfera będzie towarzyszyła takiemu przesłaniu? Gdy człowiekowi wydaje się, że jest w porządku, a słyszy, że jednak nie i że to, co potrzebuje zrobić, jest właśnie takie, towarzyszy temu ogromne napięcie. Duch człowieka póki co jest nastawiony wrogo, ale może nastąpić przełom, nawrócenie, uznanie siebie za własność Chrystusa, poddanie swojego serca, swojego ducha Bogu, zaproszenie Chrystusa, by wszedł i zapanował. I wtedy wojna z Bogiem zmienia się w pokój, napięcie spada do zera. Ale też potrzebujemy sobie zdawać sprawę, że wiele z tego napięcia między człowiekiem a Bogiem spadnie na tego, który tą Ewangelię przynosi. I można usłyszeć od ludzi najbardziej przykre rzeczy, jak słyszą od nas Ewangelię. Niektórzy starają się być kulturalni, a ze strony innych polecą najgorsze epitety. Dowiemy się o tym, jaką szkodę im wyrządziliśmy, jak bardzo nie życzą sobie nas oglądać, jak bardzo niebezpiecznymi ludźmi jesteśmy. Mogą nawet chwycić za kamienie, ale potrzebujemy rozumieć, że tu nie chodzi o nas. To jest napięcie między człowiekiem a Bogiem. Stan wojny. A ta wojna będzie tym ostrzejsza, im bardziej człowiek jest przekonany o swojej dobroci, może im bardziej zaangażowany w religijne sprawy. A symbol krzyża to właśnie
symbol tego napięcia między Bogiem i człowiekiem, bo właśnie kto został na tym krzyżu ukrzyżowany, tak? Syn Boży, Jezus Chrystus, wysłannik Boga Ojca. To właśnie ludzie zrobili z tym, który przyszedł i wskazał na serca, że jest z nimi źle. Jest tutaj pewien mechanizm, pewien podstawowy mechanizm, który pozwala nam lepiej widzieć to, gdzie jesteśmy w swojej relacji z Bogiem. Czy uznaliśmy Go, czy nie. Ten podstawowy mechanizm polega na tym, właśnie, że ludzie myślą o sobie, że są w porządku wobec Boga, ale spotkanie z Bożym wysłannikiem ujawnia prawdę o nich. Zobaczmy, jak przedstawia to Księga Przysłów 21 czy 12. 21. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca. To jest ten mechanizm. Człowiek zawsze myśli o sobie, że jest w porządku, ale wysłannik ujawnia stan serca. Finał był taki, że ludzie ukrzyżowali wysłannika przez duże W, Syna Bożego, który przyszedł, wysłany przez Ojca. Spotkał go właśnie krzyż. Myśleli, że kochają Boga, ale prawdę pokazało to, jak potraktowali wysłannika. I ta zasada, ten mechanizm jest jednym z podstawowych mechanizmów duchowego życia. Nie tylko przed nawróceniem do Chrystusa, ale i po. Zasada brzmi: może wydawać ci się, że Bóg jest dla ciebie ważny, jesteś mu poddany, poddana, ale prawdę o tym, czy tak jest, czy nie, wyświetli to, jak potraktujesz Bożych wysłanników, osoby, które Bóg postawi na twojej drodze. Jeżeli ich zlekceważysz, to prawda jest taka, że lekceważysz Boga. I ten mechanizm jest uniwersalny, trwa też po nawróceniu. Podstawowy jeden z fragmentów Biblii, który o tym mówi, pochodzi z pierwszego listu Jana 4. Popatrzmy. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Możesz myśleć o sobie to czy tamto, o swoim odniesieniu do Boga, jak bardzo Go kochasz, jak jest dla ciebie ważny, ale prawda o tym wyświetla się w sposobie, w jaki traktujesz Jego wysłanników. To jest zasada, która stoi za znakiem krzyża. Jezus, wysłannik, został ukrzyżowany. Przekonania ludzi o tym, że kochają i szanują Boga, nie potwierdziły się przy spotkaniu z wysłannikiem. Wyszło szydło z worka. Dlatego właśnie autor listu do Rzymian pisze pod natchnieniem Ducha, już w naszym fragmencie, ponownie zobaczmy, 16 wers. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Najpierw Żyda, potem Greka. Jeszcze jedna zagadka. Dlaczego najpierw Żydzi, potem Grecy? Bo wysłannicy przyszli najpierw do nich. Do nich też przyszedł główny wysłannik, Jezus Chrystus. I oni jako pierwsi się odnieśli. Pierwsi weszli w interakcję. Pierwsi zobaczyli też swoją reakcję, wrogość. Jakie przesłanie za tym stoi, jaka zachęta. Skoro zaczęła się już w twoim umyśle, w twoim sercu walka, już ujawnił się konflikt, już cię Ewangelia denerwuje i te Boże wszystkie standardy, już zgrzytasz zębami na Boże zasady,
Już oburzasz się na to, że ktoś chce ci zabrać rzeczy, które ciebie cieszą i są sensem życia? To znaczy, że zrozumiałeś, czy zrozumiałaś, o co chodzi. O poddanie Bogu swojego ducha jako wyraz zaufania. Im więcej złości, sprzeciwu, wrogości, lekceważenia, tym większy będzie przełom. Decyzja jednak zaufania Chrystusowi. Niech to boli, niech to będzie jak wędrówka z krzyżem na miejsce egzekucji. O to właśnie chodzi. Bo potrzebne jest radykalne nawrócenie, przełom, poddanie ducha Bogu. I to jest właśnie Ewangelia, do której Bóg przykłada swoją moc i przeprowadza człowieka, który mu na to pozwoli, przez nawrócenie i przemienia serce. I ta właśnie Ewangelia w ten sposób zmienia miejsce wiecznego przeznaczenia człowieka. Głoszeniu takiej Ewangelii towarzyszy wielkie napięcie, musi towarzyszyć, bo to jest prawdziwa wojna duchowa. To nie są przelewki, to nie jest kultura, to nie jest jakaś zabawa w religię, tylko to jest coś, co naprawdę dzieje się w duchu człowieka. Oby nikt z nas tej walki nie przegrał, ci, którzy jeszcze są w trakcie, wybierając jednak własne namiętności. Po to właśnie jest krzyż i wszystko, co się za nim kryje, byśmy doświadczyli właśnie tego. A On, Bóg, obiecał, że jak tym będziemy się zajmować, tak poważnie traktować sprawy, to On pośle swoją moc, która pomoże nam tego wszystkiego doświadczyć. I zrekompensuje też to, co oddamy Bogu. On da nam jeszcze więcej. Więc pozwólcie, że poproszę Boga o to, byśmy tej mocy mogli doświadczać, wyrażę naszą zależność, zaufanie. Też dając przykład, jak każdy z nas może się modlić. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który nie patrzy na pozory, na właśnie jakąś zabawę w religię, ale Ty patrzysz na serce każdego z nas i po to posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby mógł zapłacić za te wszystkie nasze przewinienia, za całą naszą przeszłość i też przyszłość, aby to przestało być przeszkodą, abyśmy mogli mieć dostęp do Ciebie, świętego Boga. Dziękuję Ci za krzyż, za ofiarę Chrystusa, za to, że przyjął na siebie grzechy całej ludzkości. I kiedy tak się stało, Ty wydałeś wyrok i Jezus umarł, zapłacił przez to za nasz bunt, za nasze lekceważenie. I pomóż teraz każdemu z nas nie zlekceważyć tego Twojego wielkiego dzieła, które stoi za krzyżem Jezusa. Proszę, abyś posłał moc i pomógł tym, którzy walczą z samymi sobą, gdzieś tam w głębi swojego ducha, są oburzeni, są właśnie gdzieś na rozdrożu. Ty powiedziałeś, że Ewangelia jest mocą ku zbawieniu i ufamy, że każdy z tych, kto w tej walce bierze udział, zwycięży i doświadczy właśnie tej przemiany w sercu, oczyszczenia z nieprawości, z lekceważenia, by żyć dla Ciebie. Dziękuję Ci, że tego możemy doświadczać, tego autentycznego, duchowego życia, tej duchowej walki, że właśnie to możemy widzieć i w tym uczestniczyć. Dzisiaj udaliśmy się w pewną podróż w naszej wyobraźni. Wyobraź sobie, że Ty jesteś tym człowiekiem,
poszukującym istoty, co się kryje za znakiem krzyży. Wysłuchałaś tego wszystkiego, co było tu dzisiaj powiedziane. Tam właśnie po drugiej stronie ekranu wyszedłeś z domu Andrzeja, tego geografa i podróżnika, ale ty też masz duszę podróżnika. Kto z nas nie ma duszy podróżnika? I idąc ulicą spojrzałeś na smugi na niebie, ślady po samolotach. Jeden z nich właśnie nabierał wysokości znad lotniska w Balicach i odezwała się w tobie tęsknota, by powędrować jeszcze dalej do centrów wolnego świata, zasmakować tych wspaniałych miejsc na ziemi. Kto nie lubi podróżować? Ale nie wiesz, ile z tych miejsc zdążysz odwiedzić w twoim życiu. Ale w tym momencie, kiedy ta tęsknota się pojawiła, pomyślałeś, że przecież istnieje inna podróż, która jest jednak dla ciebie ważniejsza, by lepiej poznać, co się kryje za znakiem krzyża. Poznać osobę, która za tym stoi, osobę Chrystusa, doświadczyć Jego mocy, o której dzisiaj była mowa. Doświadczyć tego napięcia poddania swojego ja. To jest chyba najciekawsza podróż, zwłaszcza, że jest to podróż w wieczność. Więc nie to jest już najważniejsze, te podróże, jak się udadzą, to dobrze, jeżeli nie, ta podróż jest najważniejsza. To, co teraz mówię, jest epizodem na faktach, mianowicie z własnego doświadczenia, bo przygotowując ten wykład również dzisiaj przed południem, spojrzałem w pewnym momencie za okno, na niebo, a tam smugi samolotów, już samoloty coraz bardziej wracają na podniebne szlaki, a jeden z nich, taki malutki, właśnie tak przecinał powietrze prosto na zachód. I taka tęsknota we mnie powstała. No kiedy znowu już wsiądę w samolot? Ale natychmiast przyszła druga myśl. Ta przygoda i ta podróż jest jednak najciekawsza, w której bierzemy udział. Najwspanialsza. Podróż do istoty. By zgłębić istotę, co się kryje za krzyżem i tego wszystkiego na sobie doświadczyć. I w tym momencie pomyślałem sobie, że jednak jestem w tym miejscu, które najbardziej mnie cieszy i to jest moja podróż. Mam nadzieję, że również wasza.